Witam Was w drugiej części odcinka o 14 bramach w Gdańsku. Zapraszam do oglądania. A zaczniemy sobie od gotyckiej bramy wodnej, jaką jest Brama Świętego Ducha. Istniejąca już od 1378 roku brama miała przydomek Dolnej. W swojej historii była nieraz przebudowywana, a elementy takie jak ażurowa attyka i wnęka zostały usunięte w wieku XIX. Z kolei w wieku XVI funkcja bramy została przekształcona na mieszkalną z możliwością prowadzenia warsztatu. To za sprawą utraty przez nią militarnego charakteru. Druga wojna światowa całkowicie zniszczyła obiekt, z którego pozostały tylko łuk i strzępy ścian. W przeciwieństwie do innych bram z pierwszej części odcinka, ta brama długo czekała na swoją odbudowę, bo stało się to dopiero w pierwszej połowie lat 80. Przechodzimy teraz do bramy, która u wielu gdańszczan budzi kontrowersje przez swój niecodzienny wygląd. Mowa tu o bramie świętojańskiej, czyli o 14-wiecznej bramie u wylotu ulicy Świętojańskiej. Połączenie gotyku z klasycyzmem budowla zawdzięcza przebudowie z XIX wieku, kiedy to zyskała klasycystyczny fronton. Brama nie zaznała litości podczas działań wojennych i została praktycznie całkowicie zniszczona. Jedynym elementem, który zachował się, jest przelot bramy od strony Motławy. Odbudowano ją dopiero w roku 1978, a dziś swoją siedzibę ma tu Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Brama Wyżynna, podobnie jak brama Nizinna z poprzedniego odcinka, stanowiła bramę wjazdową do miasta. Znajdowała się ona niegdyś w ciągu fortyfikacji, które zbudowano w XVI wieku. Data wybudowania budowli nie jest jasna, a różne źródła podają różne lata. Najbardziej powszechną opinią jest ta, że bramę w 1588 roku wybudował Wilhelm van den Blocke. Zbudowana ona została na styl bram miejskich w Antwerpii. Główny przelot bramy, środkowy, służył do ruchu pojazdów kołowych. Z kolei dwa boczne przeloty służyły ruchowi pieszemu. Na górnej kondygnacji możemy dostrzec trzy herby: Gdańska, Królestwa Polskiego oraz Prus Królewskich. Na elewacji od strony katowni możemy również dostrzec herb Cesarstwa Niemieckiego, który zaborca dodał w 1884 roku. Jako że brama stanowiła wjazd do miasta, znajdowała się przed nią fosa oraz przerzucone nad nią kładki. W 1895 roku dokonano zniesienia wałów, a do budynku przyniosły się oddziały wojskowe, co zamknęło przejazdy bramy. Tuż po demilitaryzacji Gdańska w 1920 roku wprowadziło się tam biuro podróży. Według dostępnych źródeł II wojna światowa nie przyniosła budynkowi całkowitego zniszczenia, ale zniszczone zostały rzeźby bramy. Po naprawach w 1966 roku urzędowało tam Polskie Biuro Podróży Orbis. W 2002 roku Muzeum Historyczne Miasta Gdańska przejęło obiekt, w którym w 2012 roku otwarto Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej. Czas na omówienie prawdopodobnie najstarszej bramy wodnej Gdańska. Została zbudowana w stylu manieryzmu niderlandzkiego w latach 1564-1568 przez Hansa Kramera i miała służyć jako gdańska rezydencja królów polskich. Spina ona Drogę Królewską, składającą się z ulicy Długiej i Długiego Targu. Przed bramą znajduje się Zielony Most, który jest jednym z ruchliwszych miejsc głównego miasta w Gdańsku. Od 1880 roku do rozpoczęcia II wojny światowej stale mieściło się tu zachodnio-pruskie muzeum prowincjonalne. Brama została uszkodzona w trakcie działań wojennych, a po jej odbudowie w dniu dzisiejszym mieści się tam Muzeum Narodowe w Gdańsku oraz Gdańska Galeria Fotografii. Brama jest miejscem wystaw, konferencji, jak i również pokazów, a swoje biuro miał tu były prezydent III Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Wałęsa. Przenosimy się na drugi koniec Drogi Królewskiej, a dokładnie do początku ulicy Długiej, gdzie mieści się zabytkowa Brama Złota. Została ona ukończona w 1612 roku według projektu Abrahama van den Blocke w miejscu wcześniejszej gotyckiej bramy długoulicznej. Brama Złota została zbudowana w stylu manierystycznym, ale nie brakuje tu nawiązań do architektury klasycznej, takich jak kształt oraz kolumny. W XIX wieku w bramie mieściła się Królewska Szkoła Sztuk Pięknych. Brama w wyniku działań wojennych w 1945 roku została uszkodzona, a później odbudowano ją w 1957 roku. Zarządcą budynku jest Stowarzyszenie Architektów Polskich. Po obu stronach budowli znajdziemy łącznie 8 rzeźb, będących rekonstrukcjami posągów z roku 1898. Figury od strony zachodniej symbolizują dążenia mieszczan, a od strony wschodniej cnoty obywatelskie. Na ścianie frontowej można dostrzec cytat,
który zaciągnięty jest z psalmu 122 i oznacza: niech zażywają pokoju ci, którzy Ciebie miłują. Niech pokój będzie w Twoich murach, a bezpieczeństwo w Twych pałacach. Z kolei od strony ulicy Długiej mamy łaciński napis, który przetłumaczyć można na: zgodą małe republiki rosną, niezgodą wielkie upadają. Trzeba przyznać, że oba te napisy dają trochę do myślenia, patrząc nawet na obecne czasy. Z głównego miasta wędrujemy aż na Długie Ogrody, a tam kolejna brama umocnień nowożytnych, czyli Brama Żuławska. Jest to ostatnia w tym odcinku brama z tych, które wchodziły w skład fortyfikacji miasta z lat 1623-1638. Zbudowana w 1628 roku renesansowa brama została zaprojektowana przez Jana Starowskiego i miała za zadanie chronić wjazd do miasta od strony Żuław. Na budynku znajduje się herb Gdańska, a sama brama wykonana jest z cegły i piaskowca. Działania wojenne nie przyniosły bramie wielkich zniszczeń, która już w 1949 roku została wyremontowana. I czas na najbardziej charakterystyczną bramę w Gdańsku, jaką jest Brama Żuław. Nad bramą znajduje się zabytkowy dźwig portowy, największy z dźwigów portowych średniowiecznej Europy, które się zachowały. Brama istniała już w 1363 roku, a cała konstrukcja utrzymana jest w stylu gotyku flamandzkiego. Wraz z utratą przez Żuław znaczenia militarnego na początku XVII wieku w ceglanych wieżach utworzono warsztaty rzemieślnicze. Wtedy też wybito w nich otwory okienne. Sam Żuław miał za zadanie ładować towar oraz balast na statki, jak i stawiać maszty jednostkom. Cała konstrukcja została podpalona przez Rosjan w roku 1945, jednakże część murów ocalała. Brama została zrekonstruowana pod koniec lat 50., a 18 grudnia 1959 roku gdański Żuław został wpisany do rejestru zabytków. Jeśli chcecie cały film poświęcony gdańskiemu Żurawowi, dajcie znać w komentarzu. I to koniec tej części, jak i całego odcinka o 14 bramach miejskich w Gdańsku. Jeśli nie widziałeś pierwszej części filmu, gorąco zachęcam do zobaczenia jej, a żadna brama Gdańska nie będzie Ci obca. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach. Cześć!